Siemano! W dzisiejszym odcinku sobie robimy test piw Garage. Ze mną jest Kłos, ja jestem Karton i dzisiaj będziemy sobie degustować. Dokładnie tak, tak jak powiedział Karton, będziemy się spróbowali piwek, chociaż to jest takie bardziej Garage, to nie wiem czy to jest piwo, no to jest beer drink, czyli no... Bardziej jakoś... sok. Bardziej soczek, nie? Mniej soku niż piwa, no. Mniej soczek. Karpackie z Ice Tea ma te same procent, co to samo. Pod koniec filmu może coś pomieszamy, coś może jeszcze znajdziemy ciekawego. Nie spoileruj. Ale to zobaczycie pod koniec filmu, tego oglądajcie od początku do końca, żeby nic was nie ominęło. Okej, okay, to co, to może otworzymy. Ja otworzę kamikadze, a ty otworzysz to drugie. Hard Limon Beer Drink. O, zgazowało. Dobry znak. To jest gazowane? Ja myślałem, że nie gazowane. Chyba limon jest gazowane, nie? Nie. Jak polesz to, to nie jest gazowane. Wtedy nie. Dobrze, nalejmy sobie. Ładnie pachnie. Kamikadze. Jak Ice Tea. Kamikadze. No, pachnie jak typowe kamikadze, nie? Nie lubię kamikadze. Kolor naturat, także... Nie lubię kamikadze, więc jestem dobrym testerem. Mam dobrą ocenę. No to czy nie, jak to będzie smakowało. Ogólnie bardzo drogie są, bo to kosztowało 4,50 cytrynowe, a to kamikadze 4 zł, więc to ale nie... Ciekawe, że niebieskie było tańsze, ale zazwyczaj ludzie chyba kupują niebieskie. Niebieskie było tańsze, ale ogólnie bardzo drogie, więc... Bardzo drogie. No ma co razy takie piwka, nie? No, karpackie 2,50 kosztowało, prawie 2 razy taniej. No karpata, gdzie ma 9%, jest większe. Kupicie sobie Ice Tea. I pyszny drink. Garage ma 400 ml, karpackie ma 500. Otóż ICA 1,5. Oczywiste, że karpackie lepsze. Więc karpackie dużo, ale to tego tu jest dobre. Ja się nie piłem Garage'a. Ja piłem kiedyś kamikaze i taki był wtedy sobie. Szczerze? Średnie. No. Karpackie jest ICA lepszy dużo. No. A to się dało pić. Cytryna jak dla mnie to 7,7. A co ma dzisiaj? A to ma po totalu. Dla mnie kamikadze dam 4 na 10, bo dla mnie to nic nie jest przyjemnego do picia, szczerze. Dla mnie 7 na 10, bo cytrynka fajna, ale porównując cenowo, to dużo niżej. To kamikadze mega chemią smakuje. A cytrynka nie wiem, jak dla mnie spoko ta cytrynka, ale takie... 7 na 10 mogę dać, ale nie więcej. Ale ze względu na smak. I porównać cenę do jakości, to bym dał niżej, nie? Męczące trochę. Sam jest. Smak porównując to. A daj mi kamikadze. Dobra, a ja posmakuję sobie lemonka. No, kamikadze jest chujowy. Ja mam taki. Na gorzkość mocno czuć. No, karpackie sajty nie ma takiej gorzkości. Alkohol niewyczuwalny. Nie, kamikadze dla mnie. No. Też na 4, no bo to takie średnie, nie? No poniżej 5. 5 to jest średnie, no tak trochę bardziej średnie. Dobra, jako że te piwa są średnie, to może rozwesele widzów małym żartem. A więc, pijany klient i podchodzi na niego kelnerka. Kelnerka mówi, proszę pana, już zamykamy. On mówi, dobrze, tylko nie trzaskajcie drzwiami. Dobra. To jest średnie, ale... Może kogoś rozweselił, może nie, chuj wie. Dobra, to co? Mieszamy. To jest namieszana. Runda mieszana. Ja dolewam kamikadze, a ty dolewasz lemonka. Jak kolorek zmieni? O, mój. Kurde, jak te lody pałeczki kiedyś były. Zajebiście wygląda. Ocena wyglądu? Dycha. No. Wygląd genialny, nie? No, śliczny jest. No. Zajebiście. Koski lodu bym dodał? Dwódkę? W barze bym dycha za to zapłacił. Złotko. A same te koszy prawie dychy. Tylko drink. Ale zobaczymy. Jak smakuje. To. Teścik. Mieszana jest najsmaczniejsza. No. Mieszana jest ciekawe. Mieszana najsmaczniejsza. Najlepsze, no. Ja chyba nie dałem lemonowi oceny. Tak. No daj lemonowi teraz. Lemonowi spokojnie 6 mogę dać. Był trochę lepszy tam, bo szukamy kamikadze tą 4, także nie dziwię się, że lemon jest droższy. Tak, lemon jest droższy, też nie dziwię. A mieszance daj 7. Ja mieszance nawet dam 8, bo mi bardzo. Bo szczerze mógłbym to pić. Czyli średnio ocenić 7. Gdyby to było tańsze, to może bym to kupował, tak to nie kupuję. Gdyby to było tańsze, to tak kupował karpatkę 9. Tak bym kupował karpatkę 9. No taka ocena, więc... Ale, żeby nie było nudno, dla małego bonusu dodajemy tylko teraz! Bonus! Karpackie 9%! Nasze ulubione. Do mieszania. Dodajemy do tego, żeby smakowało. Pierwszy arek otwierasz i otwieraj szybko. Dobra, ogólnie w karpacki teraz można wygrać piwo. Więc sprawdzimy, czy wygraliśmy. W poprzednim odcinku nie wygraliśmy. Graj dalej.
No dobra. Jak każą. Ogólnie żadnej jeszcze nigdy nie wygrałem w Karpackim. No. Nie wiem, się pili tego dużo, ale no, te wygrane... Tylko codziennie. Te wygrane to tak trochę pić na wodę. Mało tego pijemy, ale... Tylko codziennie pijemy to, więc... No, także no. Teraz wzmocniliśmy smak. Tutaj mam. Teraz ma zajebisty kolor. Teraz ma jeszcze lepszy kolor. A widzimy to przez okulary. Czaję bez okularów? O kurwa, ale jeszcze lepszy. Ale zieloniutkie. No. Ale trineczek, no, no w klubie, nie? No. Kurwa. Kolor kozacki. To jest beer drink, a nie kurwa jakiś ten... To jest beer drink. Ale, to jest beer drink. Ale zobaczmy jak smakowo z Karpatką. O kurwa, ale to dobre. Ja wiem, czemu ludzie kupują te garage. Po prostu kupują Karpatki, mieszają. Bez kitu, naprawdę. Ja tutaj daję dychę, nie? Daję kurwa dychę. Ja też szczerze, jak dla mnie to jest 9,5. 9,5 na 10 dam, ale kurwa jest przepyszne, no. No naprawdę. To tylko u nas, żeby wiecie, jak mieszać profesjonalnie alkohole, żeby były smaczne. Nie, kupcie sobie garage, kupcie sobie Karpatkę 9 z monopolowego. Z monopolowego. Zmieszam te dwa garage i kupić K9, nie? Kupcie garage z Biedronki, kupcie Karpatkę z monopolowego i naprawdę się nie zawiedziecie. Bardzo dobrze. To brzmi średnio, a smakuje naprawdę smacznie. Bardzo, bardzo ciekawe połączenie właśnie. Nie spodziewałem się czegoś tego. Myślałem, że Karpatka będzie zepsuje smak i że będzie typowo na żyganie, w sensie, że będzie takie bleh. A jest, jak się to, aż się to pije, bardzo przyjemnie. Powinni zrobić te filmy kooperację razem. Bo się połączy siły. Będzie się jeden drink zmieszany w jedno. Łączmy się. Karpackie z garejżem. Nie wiem, czy takiego może być procent. A powiedzmy, nie wiem, z 5,5, 6. By było Kargar. Kargar. Nawet i Kargar 9. Połączenie mocy karpackiego ze smakiem garejża. Średnie. To średni smakiem garejża. Ale razem. Razem może być wszystko. Osobno nic. Więc to dziękujemy bardzo za oglądanie. Więc polecamy. Polecamy bardzo.